Halo, halo, cześć, siemanko, ja jestem Ziari, a to jest 19 odcinek serwera nervia2.pl. Na samym wstępie trzech zwycięzców, którzy wygrali w poprzednim odcineczku, 1000 SM. Od dzisiaj mam zezwolenie na losowanie trzech zwycięzców po 1000 SM na każdym odcineczku. Także żeby wziąć udział w losowaniu następnym, wystarczy napisać ładny komentarzyk, wpisać swój nick na końcu z gry i możesz wziąć udział w losowaniu. A jeżeli nie masz nicku w grze, nie grasz jeszcze na tym serwerze, to bardzo zapraszam. Macie link referencyjny w opisie. Z tego linku możecie dostać dwudniowego VIP-a, monetkę, expa i podwójny drop. Także nie ma na co czekać, klikajcie. Renata, najlepszy medium hard w Polsce? Nervia 2. Dzisiaj jest event, gdzie będą leciały szkaty potwora i mam pomysł. Chciałbym zobaczyć, czy to, co myślę, mi się uda. I mam tutaj takiego dropka 5-5. Ja go sobie ubiorę na maksa, odpał taki zrobię sobie, o. I pójdę nim na 7 piętro w DT. Tam dropią kości palca. Zobaczymy, jak dropią te szkaty potwora. I ja tam sobie pójdę, ja tam będę napierdalał wszystko, co popadnie. Zobaczymy, ile z tego wydropię tych szkat i jak mi pójdzie. Także słuchajcie, ja idę to wszystko tu poogarniać, bo muszę tu posprzątać, bo jest sypia chuj. Wrzucić tu eku i się przyszykować w ogóle na ten event, także uciekam. Dobra, mamy tutaj takiego FMS-ika fajnego. Ja sobie go, kurwa, wyczyszczę. Gdzieś tu miałem, kurwa... O, właśnie, czyszczenie. I uwaga. I jeps. Kurwa, pękł. Chuj, idziemy zobaczyć, czy mam jeszcze jakieś kadeki. Jednego kamyczka. Uwaga. Pach. Oh yeah. Można iść na DT. Jestem w M1. Mam 59 won. Idę na zakupy. A więc tak, pierwszą rzeczą, jaką będę potrzebował, to tarcza. I celuję w okrągłą dziewiątkę. Może być do miksu. Będziemy miksować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, ogólnie przejrzałem wszystkie H. Przejrzałem wszystkie sklepy, teraz wróciłem na H2 po prostu, bo znalazłem czarną okrągłą tarczę plus 8 za 144 kk. I ja ją kupię, czekaj, tylko sobie, kurde, wymienię te wony. Ja ją sobie kupię i spróbuję ją zrobić na 9, bo ogólnie 9, jak oglądałem, to ceny wahają się od 850 kk wzwyż. Także ja spróbuję ją zrobić na 9 i zobaczymy, czy będę na plusie, czy nie. Także ja sobie ją kupuję za 144 kk. Pyk. I idziemy zobaczyć, co tam jest potrzeba. Czekajcie, sobie wrzucę cyk. Jedna czerwona perła i pazur tygrysa. Także idę zobaczyć, bo chyba nie mam pazurów tygrysa, ale zobaczę, czy mam i zaraz się widzimy. Ogólnie te pazury tygrysa miałem. Kamień smoka to oscyluje tam od 30, może nawet taniej. Jedna perła też około 30, może też taniej, nie wiem dokładnie, musiałbym zobaczyć na sklepie. No to takie jedno ulepszanko, powiedzmy, że kosztuje 20, no, no 20, 20, 40... 45, 45 kk, jakieś takie. No powiedzmy, że takie jedno ulepszanko to 45 kk. Także zobaczymy, czy wejdzie za pierwszym razem. Uwaga. Oj, wlazło. Czyli ogólnie wydałem, żeby was nie skłamać, no niech będzie już te 200 kk na tą czarną okrągłą tarczę. Teraz idziemy ją po prostu wymiksować. Powiem wam szczerze, że za dużo tych zmianek to ja nie mam, bo kurde, wszystko mi zeszło, ktoś tam coś miksuje, bo 70 kk poschodziły. No ja oscyluję, żeby tam jakiś, kurwa, nie wiem, blok, 15 blok NNO jakieś i nie umarłe wlazły, mam nadzieję. Dobra, ja miksuję, zobaczymy, co to będzie. Za dużo to nie wymiksowałem, bo skończyły się zmianki, a nie chcę kupować zmianek, bo ja to zawsze wolę sobie wydropić niż kupić. I zamiksowałem coś takiego, no kurwa, szkoda, że te 20 zwierzęta to nie 20 nieumarłe, ale mówię chuj, mówię zostawię, ja mówię, bo na bank, kurwa, niczego lepszego, kurwa, nie zamieszam, nie, no z tyle zmian, jak sumiałem, to wlazło tylko coś takiego, więc ja to zostawiłem i lecimy dalej. Powiem wam tak, nie, znalazłem ebonitki dziewiątki, kurwa, z prawie takimi, no z takimi samymi, tymi, co bardzo by mi były potrzebne, bonami, za 260, ja sobie je kupię, kurwa, na pewno. 260, dobra. Ja sobie je kupię. Teraz mam dwie takie same pary i jedną będę mieszał. Może coś, kurwa, wejdzie mi.
Wejścia umarły 15, 10, kurwa. Wejścia umarłe, 10 strzały, 8. A, tutaj 10 strzały. A tu mam 15. Nie, na odwrót, kurwa, tutaj jest 20. Nieumarłe 10 strzały. To chyba wolę te z większym upsem mieć. Dobra, poszukamy, może jeszcze coś znajdziemy fajnego. Dobra, ogólnie kurwa zamieszałem 20 diabły, 15 strzały. Ja to sobie wystawiłem, biorę tutaj za 259. Muszę kurwa dodać bony. I co? I kurwa... Będziemy mieszać dalej. Kurwa, ja chyba będę ebo miksował i sprzedawał za twój drogo. Kurwa. Ebo? No a jak? Aha, no, bo tam jest sporo szans, że może coś fajnego wejść, nie? Jak masz zmianki, to jest spoko, nie? No właśnie nie mam, kurwa, ostatnio. No wszystkie pożem już... powystawiał, kurwa, ci powiem szczerze. Teraz dupy dałem trochę, bo... miksuję, ale kurwa... chuja wchodzi. Ale o, panie, kurwa, 15 dwuręka, 15 sztylety, 20 diabły. Miks. Taki pizda właśnie, no. 20 orki, 20 przedmioty, kurwa, może ktoś to kupi. Ja bym sobie to wziął, nie chcesz widać? Ci dam do miksu. Kurwa, no to chodź. H3, M2. Dobra. Ulala, ja mam tu widoki normalnie jak na paryskim tym, kurwa. Pokaż zdjęcie, dawaj. Nie mogę ci pokazać tego zdjęcia. Lub live'a. Nie, poczekaj, nie da rady. Kurwa. Człowieku. Jakbym wam powiedział, to byście kurwa kutasami klawiaturę przebili, kurwa. To można ogarnąć, ma. Razem ze stołem. Stół by się podniósł, kurwa. Dobra, nie ruszaj się na ty. Nie ruszaj się na ty. Normalnie takie widoki, panowie, że jak... Ty, a ty jak... masz Discorda wyłączonego? Nie, no jest włączony. Ja mówię, ale mówię, że kurwa takie widoki, że jakby kurwa wam drgnął, to normalnie jakby wam przebił kurwa stół razem z klawiaturą, to joystick do grania byście mieli. To się udało. O, dobra foka się zalogowała akurat, kurwa. A to ty! Kurwa, dobre, dobre. Ja się dam, tylko ucieknę sobie z tego. Dobra, trzymaj. To kurwa bio. Trzymaj tu, kurwa. Takie, kurwa, że 20 orki, 20 przedmioty i tu koleżce z gildii. Czekaj, bo ja muszę ci twoje dać. Swoje? No, do miksu, dawaj jeszcze raz. Trzymaj. Kurwa, jakieś szczeki jebany. Pa, się zamknął. Dzięki. Od razu. Dziękuję. Proszę bardzo. Powiem wam tak, nie? Zmiksowałem coś takiego i ogólnie chciałem takie bony, te 20 dosia i 20 na yangi wbić, kurwa, w ten nasior na 60 chyba level, on jest tamten, z czego to tam jest? Kurwa, czekajcie, muszę zobaczyć. Z kryształu dużo, właśnie. I powiem wam tak, że ja to chyba zostawię, nie? Zrobię to na 9, wrzucę tutaj przetopy i to zostawię, nie? Także dobra, lecimy dalej, musimy kurwa jeszcze co tu? Jeszcze hełm musimy ogarnąć. Jeśli jesteś moim subskrybentem i spodobał ci się filmik lub live, zostaw łapeczkę w górę, a jeżeli nie jesteś moim subskrybentem, to zostaw subka i kliknij w dzwoneczek, abyś był pierwszy pod filmami. Dobra, ja sobie będę ulepszał ten wisior. Uwaga. Jeps. Spalił. Jeps, spalił. Kurwa, będzie mi tak palił pewnie teraz, co? Cyk. Kurwa, nie mogę trafić. Ja pierdolę, chyba lepiej by było tym lepszejszym, co? Kurwa, no nie, no patrzcie, jeszcze jedno i następnym... O, zrobił, dobra. Chuj, trochę go popaliło, co nie? Kawałek lodu plus. Dobra, mamy kurwa itemy. Zrobimy raz tym. Spalił i wyjebane, robię sobie tym od razu. Też spalił. Ja pierdolę, idę po perły. Tak po staremu po prostu pojechałem i sobie wydrupiłem te dwa. Także spróbujemy sobie pierdolnąć. Aj, poczekajcie, bo ja sobie zmieniłem tego wisiora. Spróbujemy pierdolnąć po prostu na 8. Zrobił! Oh yeah! Matowy lód z plusem i krwawa perła. Dobra, matowe lody z plusem mam. I walimy. Uwaga. Siu. Zrobił na 9. Oh yeah!
Dobra, idę jakieś diamenty poszukać gdzieś na kontach miałem i zaraz przytopy wsadzimy i będziemy się szykować po prostu na TDT. Dobra, lecimy z koksem, uwaga. Kurwa, spalił, jebany. I zrobił na 9. No teraz to ja jestem kurwa gotowy, nie? A, jeszcze ten hełm, kurwa, zjebany. Dobra, idę ogarnąć ten hełm i sobie tutaj jeszcze poprzerabiać te przytopy. Włożyć te kurwa sloty, żeby zrobić diamentami i co? I będziemy szykować szamanki, żeby tam kosić po prostu u góry, co nie? Dobra, mamy żelka 9 za 200, ja go biorę. Drugim razem, nie, przepraszam, za czwartym, bo z tego brałem, bo było 200 chyba. Wyszło 20 nieumarłe, 15 makie, 5 ludzi, to ja to zostawiam. To jest chuj, hit, nie? Po prostu. Wchodzę w depo, kurwa, nie? I patrzę, a tutaj jest, kurwa, ebo, 20 nieumarłe, 15 strzały, nie? Pozdro, kurwa, 600. Dobra, zrobimy sobie buffkę, kurde, tutaj na tego 5-5 levela. Tutaj jakiś koleżka na zexpi. Ja się tu odjebałem na maksa. Nie mam tylko tych bonów na doświadczenie w tych itemach, ale dobijemy tutaj 25 level i pójdziemy dropi ponapierdalać w V2. Dobra, tutaj się doczepiliśmy do koleżki. On ogólnie nie dawał rady, ale jak szamanką go buffłem, także na spokojnie koleżka ogarnia. Mówił, że nie ma tutaj EQ na tym swoim surze, ale na spokojnie ogarnia spocika, także ja tutaj z nim sobie posiedzę trochę, on sobie podropi, czy tam porobi sobie marmurki, czy po XP, czy jak to tam, a mi podbije szamankę do 25 levela i później już pójdę sobie sam XP'ć. Dobra, dobiliśmy szamance 4-0, także ruszam na DT. Na szamance widać, jakbym kurwa człowieku miał wucha, nie? No nie, ja też mam taki grze, bo przecież kurwa też mi nie wchodzą poty albo coś. Wyjebało mi kurwa tego. I chuj wie, czy tu kurwa wejdę z powrotem, nie? A ty jesteś na MR-ze? Nie, na DT. Mhm. No to jest kurwa loteria w chuj, nie? Jestem kurwa pod DT i jak nie wejdę, to się wkurwię, nie? A, mogę wrócić, patrz. No to raz można, raz nie można, nie? To taka loteria rzeczy. Dobra, jedziemy z kurwą. O, wziąłem kurwa pelerynę niewidkę. A ja biję jak taki frajer, kurwa. No ale to będę musiał coś ściągnąć, kurwa. To będę musiał ściągnąć. To będę musiał jej dać. Żeby ją kurwy nie bili. A to będę musiał tam dać. Żeby założyć. A się ktoś kurwa interesuje, kurwa, co? Kurwa, ty drzesz tą pizdę, ty. Zamknij mordę tam, kurwa. Ja pierdolę se, chłop. Na ty, proszę ci tylko jedno. Użyć internetu. Bo mi nic nie chodzi. Dobra, ja już jestem gotowy na event, także ja już tutaj ogólnie powiem wam szczerze, że dropłem kurwa kość palca. Zobaczymy, ile tego nadropię w ogóle i ile wbijemy na szamandze. Ona już ma ogólnie 4-2, także zaraz 4-3. Myślę, że spoko opcja. Zobaczymy, co to będzie, jak to będzie wyglądało i podsumujemy sobie na samym końcu, co nie? Kurwa, ja alchemii nawet nie mam odpalone, one tu mi nic nie robią, nie? Dobra, zobaczymy z alchemią, co się będzie działo. Ja pierdolę, ile tu syfu jest, nie? No jest, tyle, że tam nie chce się tego aż podnosić, nie? Znaczy podnosić, nawet nie ma co podnosić tu, kurwa, nie? Bo no. Tu sam syf leci, kurwa. Strzały i tak dalej. Jo. Jeszcze nie, poczekaj chwilę. No to okej. O, pan Dawid się zalogował na GM-a. Zaraz będą szkaty. O, oh yeah, już napisał dzień dobry. Witamy. Jedziemy z koksem, kurwa. Ulala. O, już jest skrzynka jedna. Ulala. Naprawdę, a mi nic nie poleciało tutaj w drocie. Znaczy informacje nawet. A, dostałem teraz. Ciekaw jestem, kurwa, ile wydropię, nie? Dobra. To ja nakurwiam i widzimy się na samym końcu. No dobra, siemano, cześć. Siemano. Tu trzeba powyciągać te gnoje tu z tego, ze ściany, bo mi zaraz pójdą w chuj i nie będę miał co bić. Wyjdą. Wyjdą, kurwa, w chuj. Wyjdą, wywstydzą się i wrócą. O, szkatka. Pa, następna. Ulala. Już mam 6. Ja pierdolę. Więcej, kurwa, zbieram niż biję teraz. O, panie. Kurwa, weź tu pozbieraj teraz. Piękne. Nie, jadę na swoim.
Dajesz. Jadę na swoim internecie. Moim. 11 będzie pompa. Już wyłączam internet swój, zobaczymy. Mój? Mój. Swój? Wyłącz, kurwa, no. Daj, zobaczymy plakietkę. Ja mam swój podłączony. Pścia. Jedziemy, kurwa. To jest Adinati, wymasuję cię jak fotel w Maserati. Tu masz jej numer i weź sobie zadzwoń, umów się z Nati na masowanku. Ej, to jest Adinati, wymasuję cię jak fotel w Maserati. Tu masz jej numer i weź sobie zadzwoń, umów się z Nati na masowanku. Ej, myślisz sobie na Adinati, woda święcona w naszej parafii nie jest tak czysta jak dotyk Nati. Mówię ci, ziomek, jest warta uwagi. Niska, miła i uśmiechnięta, tak podchodzi do każdego klienta. Nadinati to ksywka wymyślona przeze mnie, bo każdy artysta, a tak naprawdę to masażystka, co zna się na rzeczy i broni magistra. Zapraszam serdecznie do niej na masaż, 45 zł klasyczny na zapas, masaż nawet relaksacyjny, 80 zł kosztuje godziny. Jesteś dziś spięty, zapraszam do Nati, ona cię zrośnie jak fotel Maserati. To jest Nadinati, wymasuje cię jak fotel Maserati. Tu masz jej numer i weź sobie zadzwoń, umów się z Nati na masowanko. Ej, to jest Nadinati, wymasuje cię jak fotel w Maserati. Tu masz jej numer i weź sobie zadzwoń, umów się z Nati na masowanko. Ej, dobra, panowie i panie, kurwa, ogólnie pół godziny minęło. Ja pierdolę, jakie tu mam lagi, to jest chuj, nie? Ale chyba warto mieć te lagi tu, kurwa. Ogólnie mam tak, 104 mam tutaj szkaty i tu na szamance mam 11 szkat. W pół godziny mam razem 115 szkat w pół godziny, żebym jebnął, nie? To sztos, no. I 15 kości palca, nie? Grubo, co? Bardzo. Nie, no sztos, no. Poczekaj, środek. Środek? Lewa, prawa. Ale nie, środek? Jeszcze raz, jak? Środek, później jest środek, lewa, prawa. A skończył się event i ogólnie na szamance wbiłem 65 level, sorry za wiadomości. Wydrupiłem, kurwa, szczerze wam powiem, 817 szkat i 63 kości palca, kurwa, nie? To jest w chuj siepy tak naprawdę. I no myślę, że zajebista sprawa to jest, nie? Ten siódme piętro, kurwa, nie? Tutaj w tym DT. A na dzisiaj to wszystko. Także jeżeli się podobał odcineczek, zostawcie łapkę, zostawcie komentarzyk. No i czekajcie do następnego. Miłego, trzymajcie się, hej!